Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Na dzisiejszym spotkaniu chciałbym Wam opowiedzieć o tym, w jaki sposób Polska po roku 1989 stała się członkiem dwóch niezwykle ważnych organizacji międzynarodowych, takich jak Unia Europejska i Pakt Północnoatlantycki, czyli NATO. W dzisiejszym temacie interesują nas następujące treści. Musimy odnieść się do historii rozpadu bloku komunistycznego i wycofania wojsk sowieckich z Polski. Należy powiedzieć o kilku organizacjach międzynarodowych, które pomogły w integracji z NATO i z Unią Europejską przy pomocy naszych sojuszników, sąsiadów. A następnie też powiemy dokładnie o tym, jak wyglądały negocjacje i przeczytamy kilka tekstów źródłowych. Jeżeli chodzi o rok 1989, to zapewne nie jest dla Was już tajemnicą, że dzięki działalności opozycji w Polsce doszło do upadku rządów komunistycznych, a Polska rozpoczęła jak gdyby demontaż całego systemu komunistycznego w tak zwanym bloku wschodnim. Uwolnienie się spod kurateli Związku Radzieckiego spowodowało całkowite przedefiniowanie polskiej polityki zagranicznej i od tego momentu wejście w struktury demokratycznych organizacji jak Unia Europejska czy Pakt Północnoatlantycki stało się naszym priorytetem państwowym i tej dziedzinie jak gdyby wiele działań poszczególnych politycznych wszystkich rządów po kolei były podporządkowane. Na początek krótkie przypomnienie historii powstania obydwu organizacji. Ona, jak gdyby nie powinno być to dla nikogo z Was zaskoczeniem, ma swoją genezę przede wszystkim w skutkach II wojny światowej. W przypadku tworzenia Unii Europejskiej politycy stojący na czele państw demokratycznych na zachodzie Europy bardzo szybko zrozumieli i spostrzegli, że tylko wspólnym wysiłkiem, wspólnymi połączonymi siłami uda się jak najszybciej i jak najskuteczniej odbudować zniszczone gospodarki w wyniku działań II wojny światowej i okupacji niemieckiej czy to włoskiej. Natomiast Pakt Północnoatlantycki u swojej genezy ma przede wszystkim poczucie gigantycznego zagrożenia ze strony państw Europy Zachodniej wobec Związku Radzieckiego, który był co prawda do niedawna sojusznikiem, ale teraz szykował się ewidentnie do ataku na Zachód, więc połączone armie krajów europejskich plus Stany Zjednoczone i Kanada miały dać wspólny odpór spodziewanej inwazji Związku Radzieckiego czy ewentualnie wybuchowi tzw. III wojny światowej. Pierwszą sprawą, którą zajęły się rządy Polski po roku 1989, było spowodowanie opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez stacjonujące u nas wojska radzieckie. Ostatecznie zgodę na to wyraził prezydent Borys Jelcyn i wycofywanie wojsk radzieckich rozpoczęło się w roku 1991. Natomiast niezwykle symboliczną datą jest opuszczenie ostatnich eszelonów z wojskiem rosyjskim przejeżdżającym przez polskie granice, wracającym do domu, bo stało się to dokładnie dnia 17 września 1993 roku. 17 września, przypomnę tylko, jest to data uderzenia z radzieckiego, uderzenia Armii Czerwonej na Rzeczpospolitą walczącą wtedy z Armią Niemiecką we wrześniu 1939 roku. W tym samym czasie trwało także układanie na nowo polskiej polityki zagranicznej. Polska stała się w sierpniu 1991 roku członkiem tzw. Trójkąta Weimarskiego, w skład którego wchodziła oprócz naszego kraju także Francja i Niemcy i to pozwalało na nowo budować relacje dawnych krajów komunistycznych z krajami Europy Zachodniej. W 1991 roku powstaje tak zwana Grupa Wyszehradzka, w skład której wchodzą Polska, Węgry, początkowo Czechosłowacja, później Czechy i Słowacja. I to jest ten sojusz tutaj takich krajów połączonych bardzo mocno historycznie, gdzie miały się one nawzajem bardzo mocno wspierać w procesie integracji, zarówno z Paktem Północnoatlantyckim, jak i z Unią Europejską. Polska integracja z Unią Europejską rozpoczyna się w kwietniu 1994 roku od złożenia wniosku o przyjęcie Polski w skład tej organizacji międzynarodowej.
W 2000 roku w Nicei negocjowany był traktat, nowy traktat kształtujący Unię Europejską i przygotowujący ją na największe w historii rozszerzenie, bo oprócz Polski do organizacji miały być dołączone także dodatkowe 9 krajów. W sumie razem 10 krajów miało rozszerzyć Unię Europejską. W dniach między 7 a 8 czerwca 2002 roku odbyło się w Polsce referendum. Odpowiadając na pytanie, czy pani chce być obywatelem Unii Europejskiej, być dołączonym do Unii Europejskiej, odpowiedzi na tak udzieliło aż 77,4% głosujących, przeciw było 22,5% głosujących. Natomiast frekwencja na referendum wyniosła 58,8%. W Polsce przystąpienie do Unii Europejskiej wywoływało bardzo mieszane uczucia. Eurosceptycy bali się na przykład tego, że Polska może utracić niedawno zdobytą niepodległość, czy też polskie przedsiębiorstwa i ziemia mogą znaleźć się w rękach obcego kapitału. Panowało wiele wątpliwości w przypadku dostosowywania polskiego prawodawstwa do unijnych przepisów. Przeciwnicy integracji uważali, że wejście do Unii Europejskiej spowoduje nawet upadek wartości ważnych dla znacznej części Polaków. Natomiast euroentuzjaści widzieli w przyłączeniu szansę naszego kraju na znaczne przyspieszenie rozwoju gospodarczego i nadrobienie opóźnienia cywilizacyjnego, które powstały w wyniku rządów komunistycznych i strat poniesionych w latach II wojny światowej. Ostatecznie w dniu 1 maja 2004 roku w Warszawie w uroczysty sposób obok państwowej flagi biało-czerwonej na maszty zostały wciągnięte także flagi Unii Europejskiej, a Polska stała się faktycznym członkiem tejże struktury. Polska droga do członkostwa w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego również nie była wcale łatwa i wcale nie była krótka. Ostatecznie w szeregach NATO znaleźliśmy się w marcu 1999 roku, ale Armia Polska przeszła bardzo, bardzo długą drogę, zanim to się stało. Po roku 1989 ogromna ilość sprzętu poszła na tak zwane, mówiąc potocznie, żyletki. Natomiast armia znalazła się w stanie głębokiej zapaści. Brakowało pieniędzy praktycznie na wszystko. Dlatego na dobrą sprawę wszystko należało zacząć od nowa. Żeby wejść w struktury Paktu Północnoatlantyckiego, musieliśmy nawet zmienić kaliber broni strzeleckiej z natowskiego, układu warszawskiego 7,62 na natowski 5,54. To nie było wcale proste. Natomiast NATO jest gwarantem naszego bezpieczeństwa ze względu przede wszystkim na artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, który brzmi: strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim. I dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych udzieli pomocy stronie lub stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie, jak i w porozumieniu z innymi stronami działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego. Taki zapis w takiej formie oznacza, że atak na jednego z członków Paktu Północnoatlantyckiego oznacza atak na wszystkich członków tego paktu, którzy zobowiązani są do udzielenia pomocy, włącznie z pomocą militarną. Największą przeszkodą na drodze do polskiej integracji z NATO była oczywiście Federacja Rosyjska. Po rozpadzie Układu Warszawskiego Rosjanie w dalszym ciągu uważali, że tereny Europy Środkowo-Wschodniej nadal pozostają w strefie jej zainteresowania oraz wpływów. Żeby rozpocząć proces integracji z Paktem Północnoatlantyckim, stronie polskiej była jakakolwiek potrzebna forma zgody ze strony Rosji. I taka zgoda została wydana, czy raczej wyartykułowana przez prezydenta Federacji Rosyjskiej Borysa Jelcyna, który co prawda pod naciskiem własnego sztabu i własnych doradców bardzo szybko się z tej
zgodę wycofał, ale najważniejsze, że Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia usłyszały to, że Rosja nie ma nic przeciwko rozpoczęciu polskiej drogi do NATO. Jak to się stało? Do legendy przeszły już zakulisowe działania polskiej dyplomacji. Polska dyplomacja na terenie Stanów Zjednoczonych dokonywała cudów, przekonując opornych do tego, że Polska nie jest krajem komunistycznym i nie była komunistycznym krajem z własnego wyboru i że należy nam się miejsce w strukturach zachodnioeuropejskich, w strukturach demokratycznych. Na przykład na biurko jednej z pań senator, która była mocno lewicującą ze swoich poglądach i nie zgadzała się na udział Polski w integracji natowskiej, nagle spłynęły dosłownie tony, dziesiątki kilogramów korespondencji. Jej biurka i senatorskie lokale zostały zasypane korespondencją ze strony Polonii, wyrażającej swoje oburzenie i sprzeciw wobec takiej postawy pani kongresmen, która ostatecznie zdanie zmieniła. Natomiast w samej Warszawie, w czasie wizyty prezydenta Federacji Rosyjskiej Borysa Jelcyna, dziś już nieżyjącego, doszło także do pewnego rodzaju integracji, która miała miejsce pomiędzy nim a prezydentem Rzeczypospolitej Lechem Wałęsą. Skutki tejże integracji, oczywiście w dużym cudzysłowie, są widoczne na nagraniach archiwalnych, kiedy prezydent Jelcyn w Warszawie wygłasza oświadczenie o tym, że Rosja nie ma nic przeciwko polskiemu wstąpieniu do NATO, co wywołuje absolutny szok wśród jego otoczenia. Natomiast widać dokładnie po prezydencie Jelcynie jego postawie to, że mównica bardzo mocno pozwala mu utrzymać pozycję pionową. Kiedy widzimy na zbliżeniach i przebiciach Lecha Wałęsę, widać także, że jest on daleki od optymalnej formy. Takie przynajmniej plotki i ploteczki zakulisowych działań politycznych są i raczej należy się skłaniać ku temu, że jest to prawda. Skutkiem wstąpienia Polski do NATO jest nie tylko skuteczna, czy raczej w miarę skuteczna modernizacja polskiej armii, chociaż wiele dalej jest do zrobienia i wiele pozostaje do życzenia, ale armia polska została przede wszystkim unowocześniona, a także miała udział w misjach natowskich, bojowych misjach natowskich, zarówno w Kosowie, jak i w Afganistanie, gdzie polscy żołnierze zostawili po sobie bardzo dobre wrażenie. Chociaż trzeba przyznać z żalem, że były po naszej stronie także ofiary i to niemałe. Żołnierze polscy walczyli w ramach NATO poza granicami naszego kraju, natomiast od roku 2014 rotacyjnie, ale na stałe na terytorium naszego kraju przebywają także jednostki Paktu Północnoatlantyckiego, głównie jednostki amerykańskie, które mają za zadanie odstraszanie potencjalnego agresora, w którym należy dostrzegać Federację Rosyjską. Dziękuję bardzo za uwagę.